Witam serdecznie, z nami Paweł Nastula, mistrz olimpijski świata i Europy. Witam serdecznie. Przyjeżdżaliśmy sobie właśnie ze Szczytna, wracamy z gali przez Warszawę, no mieliśmy taką przyjemność się spotkania. Pawle, co słychać u Ciebie? Przypadkowo się spotkaliśmy przy trasie, ja stałem akurat, wyjechaliście, pomachałem i się spotkaliśmy. No, fajnie. Dziękuję, u mnie wszystko ok. Jestem w dobrej formie. I macham. Machasz, stoisz tu na trasie z Gdańska, ktoś by jechał. Powiedz teraz tak, co u Ciebie w klubie słychać na Stula Team? Jak to wygląda? Co mnie słychać? No teraz wakacje, także sezon taki troszeczkę martwy, natomiast MMA cały czas trenujemy. Codziennie rano i wieczorem są u nas treningi. Chłopcy się szykują do różnych zawodów. Tutaj we wrześniu, wiadomo, gala, gdzie Janek będzie walczył. Oprócz tego kilku zawodników również, o ile pamiętam, to chyba w sierpniu ktoś tam będzie od nas walczył i we wrześniu również, także treningi u nas cały czas są i mocno trenujemy. Mocna ekipa jest, także jest z kim potrenować. Zapraszamy zawodników, dobrych zawodników do naszego klubu. Zawsze można coś tam potrenować. Janek Błachowicz, rewelacyjny zawodnik w tej chwili na KSW 20. Zobaczymy go w walce wieczoru. Jak na treningach się sprawuje? No, myślę, że dobrze, wszystkich bije. Wszystkich bije, tak, tak. Nie, Janek, widać, że jest w formie, oczywiście jeszcze ma dużo czasu i jeszcze tą formę no, poprawi. Natomiast rzeczywiście jest to numer jeden w Europie i chcielibyśmy wszyscy, żeby jak najszybciej znalazł się za wielką wodą i tam spróbował swoich sił na tych trochę większych galach. No bo wiadomo, no tutaj no już za bardzo nie ma z kim walczyć, a tam jest trochę jeszcze zawodników. No i oczywiście wiadomo, może zarobić duże pieniądze i tego mu życzę. Duże pieniądze, na pewno zawodnicy są tutaj również, ale poziom reprezentowany tam na przykład za wielką wodą, czyli mówimy o dużych organizacjach typu no, nawet UFC, Strikeforce, Bellator, to jest też jakaś poprzeczka podniesiona dla zawodników. No oprócz tego u Ciebie w klubie trenuje Piotr Strus. Miał zawalczyć na gali we wrześniu. Z wiadomych przyczyn nie wiadomo, czy to się odbędzie akurat we wrześniu, czy się w ogóle odbędzie. My trzymamy kciuki, żeby się gala odbyła, ale Piotrek w formie też cały czas? Tak, Piotrek jest w formie. Jest to młody, perspektywiczny zawodnik. I ja myślę, że też prędzej czy później powinien się znaleźć na tych większych galach i startować. Jest to bardzo ambitny zawodnik, trenuje bardzo ciężko i to jest podstawa, bo no, wymaga ten sport bardzo, bardzo ciężkich treningów. Jest również Daniel Omiliańczuk, który też waga ciężka, który też myślę, że zalicza się do czołówki Polski, jak i Europy i myślę, że też chcielibyśmy bardzo, żeby niedługo się znalazł no, na tych największych galach w Polsce, no i może w świecie. Także no, mamy trochę tych zawodników i miejmy nadzieję, że coraz będzie głośniej o nas, o naszym klubie. Teraz Janek Błachowicz razem z Piotrem Strusem 9 sierpnia, zdaje się, wylatują do Stanów potrenować trochę przed walkami. Tak, no to bardzo dobry ruch i ja myślę, że dobrze im to zrobi, bo oprócz tego, że będą tam inni mocni zawodnicy, będzie ich bardzo dużo, bo też miałem przyjemność kiedyś być w Stanach i naprawdę jest tam z kim potrenować. To oprócz tego troszeczkę tak się odizolują od codziennych problemów na miejscu, prawda, w domu, gdzie no, są inne sprawy. Oprócz treningu trzeba jeszcze tam gdzieś pojechać, coś załatwić, prawda, spotkać się z dziewczyną. Natomiast tam rzeczywiście będą tylko i wyłącznie skupieni na przygotowaniach, na tym, żeby jak najlepiej wypaść na zawodach. Także bardzo dobry ruch i mam nadzieję, że
dobrze im to zrobi i przyjadą jeszcze mocniejsi niż są w tej chwili. No tak, to jak wiadomo, Stany, na pewno można tam popracować nad zapasami, bo świetnie to robią w Stanach Zjednoczonych i na pewno można się nauczyć czegoś od nich. No a jak, Pawle, ty, co powiedz, czy mamy szansę jeszcze cię zobaczyć w ringu lub w oktagonie? Zobaczymy, no. Ja już jestem bliżej końca niż początku. Może będzie taka sytuacja, że jeszcze będzie można mnie zobaczyć na ringu bądź w oktagonie. Nie wiem, zobaczymy. Czyli nie mówisz nie definitywnie jeszcze? No nie, nigdy nie można mówić nie, bo zawsze coś może tam się wydarzyć. Natomiast no, jestem cały czas w formie, trenuję. Zobaczymy. Jak widać, wagę trzymasz, ile ważysz? No tak, 105-106 kilo. A jeżeli zadałbym ci takie pytanie, czy jest taki zawodnik MMA lub innych sztuk walki, z którym miałbyś ochotę się zmierzyć, to wybrałbyś kogo? No jest taki jeden zawodnik, no, ale nie chciałbym tutaj wymieniać jego nazwiska, który dosyć mocno wcześniej chodził, opowiadał, prawda, jaki on jest zawodnik, będzie mistrzem świata, no jakoś nic z tego nie wychodzi, no ale to przeszłość, więc nie chciałbym tutaj rozwijać się na ten temat. No dobrze, no słuchaj, no ja ci w takim razie życzymy ci jak najbardziej wszystkiego dobrego, żeby klub się rozwijał wciąż, żeby może przyszli medaliści olimpijscy wyrośli tutaj z klubu na stula. Dziękuję bardzo, na pewno będę chciał zachęcać wszystkich młodych do uprawiania oczywiście judo, ale tych starszych do MMA, także będę zawsze starał się wspierać ich i namawiać szczególnie rodziców do tego, żeby jeżeli już nie wyczyn, to żeby dla własnego zdrowia, sprawności ogólnej jak najwięcej młodzieży uprawiało sporty walki. Super, fajnie. No i Pawle, dziękujemy jeszcze raz i jeżeli masz ochotę, dam ci mikrofon, dwa słowa, może pozdrowić kogoś. Dziękuję, nie będę brał od ciebie mikrofonu, ale pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę im powodzenia.